Jedną z dróg zakażenia wirusem HPV jest zakażenie wertykalne. To jest zakażenie od matki wewnątrzmacicznie albo okołoporodowo do płodu lub noworodka. Największe ryzyko związane jest z bezpośrednim kontaktem dziecka w trakcie porodu zmian, które są zakażone wirusem HPV, tak? Czyli na przykład brodawek. I w związku z tym, jeżeli istnieją zmiany na sromie czy na kroczu, rekomendowane jest wykonanie cięcia cesarskiego. Jednakże wykonanie cięcia cesarskiego nie gwarantuje, że nie doszło jeszcze wcześniej, w trakcie trwania ciąży, do zakażenia płodu, ponieważ jest to wirus, który potrafi przechodzić przez łożysko i zakaża jeszcze w trakcie trwania ciąży. Istnieją takie doniesienia, że nawet do 25% pacjentek, które są zakażone wirusem HPV, przekazuje ten wirus jeszcze wewnątrzmacicznie w trakcie ciąży swojemu dziecku.